Cześć! Witam Cię na kursie Car Group. Ten odcinek będzie poświęcony teorii dominacji Fischera. Jeżeli interesujesz się szkoleniem psów, to ten termin może być Ci znany. Mimo że ta teoria została już dawno wykluczona przez badania naukowe, do dzisiaj można znaleźć jej zwolenników. Ale od początku. Czy ta teoria w ogóle ma sens? Co mówi o niej po latach jej autor? I dlaczego tylu ludzi nadal uważa, że ta teoria to świetny sposób na wyszkolenie swojego czworonoga? Najpierw zastanówmy się, co oznacza termin dominacja. Został on wprowadzony przed dziesiątkami lat do badań na temat zwierząt i oznacza pierwszeństwo jednego z osobników do pożądanych, ograniczonych zasobów. Osobnik dominujący to taki, któremu drugi bez oporów odda swoje zasoby. Natomiast definicji dominacji jest kilka i trudno tak naprawdę wyróżnić tą najbardziej właściwą. Warto wspomnieć, że Fischer, którego nazwisko jako pierwsze nasuwa nam się na myśl w kontekście teorii dominacji, nie był pierwszą osobą, która podchodziła do szkolenia psów na zasadzie podporządkowania. Po II wojnie światowej powstało wiele szkół trenerskich dla psów, gdzie trenerami byli byli wojskowi, co miało znaczący wpływ na rozwinięcie się metod awersyjnych. Tak zwana stara teoria dominacji została stworzona na początku XX wieku przez niemieckiego policjanta, który założył, że psy ustalają hierarchię w stadzie przez przemoc. W związku z tym właściciel powinien stawać do pojedynku ze swoim psem i używając siły za każdym razem z nim wygrywać. Dopuszczał takie metody jak potrząsanie psa za kark, odbieranie mu jedzenia siłą, czy też tłumienia w brutalny sposób agresji, a nawet dopuszczał się tego, że sposobem na stłumienie złego zachowania u psa jest stosowanie kar cielesnych i bólu. Tak zwaną nową teorię dominacji spopularyzował w Polsce John Fischer i opublikował ją w 1990 roku w książce Okiem psa. Nie zgadzał się on ze starą teorią dominacji, ponieważ uważał, że istotą zdobycia przez człowieka statusu alfy jest nieustanne pokazywanie uległości przez inne osobniki. Fischer ustalił też zasady, których powinni przestrzegać właściciele, jeżeli chcą, aby pies traktował ich jako przywódcę stada. Po pierwsze, pies nie powinien spać w łóżku, ponieważ alfa zawsze śpi sam. Po drugie, człowiek powinien zawsze znajdować się w pozycji wyższej niż pies. Po trzecie, właściciel jako pierwszy przechodzi przez drzwi, a dopiero później podąża za nim pies. Obie strategie, zarówno nowa, jak i stara teoria dominacji, były polecane przez behawiorystów, psich trenerów, a także lekarzy weterynarii. Jednakże od lat ta teoria jest podważana i obalana. Teoria dominacji Fischera to przełożenie 1:1 relacji między wilkami na relację człowiek-pies. Fischer uznał, że jeżeli w stadzie wilków istnieje ktoś taki jak samiec alfa, a reszta stada jest mu podporządkowana, to pies, który trafia do domu, uważa członków rodziny za swoje stado. I to właściciel powinien stać się samcem alfa, aby pies znał swoje miejsce, czuł wobec niego respekt i nie miał tak zwanej agresji dominacyjnej. Inną sprawą jest to, że Fischer zakłada, że psy traktują ludzi jako członków swojego stada. Nie jest to do końca prawda, ponieważ stado składa się z osobników tego samego gatunku. Następuje więc tutaj podwójne zaprzeczenie. Po pierwsze, psy to nie wilki i mimo, że są ze sobą spokrewnione, to ich zachowania różnią się od siebie. Natomiast drugą kwestią jest to, że my nie jesteśmy ani psami, ani wilkami, dlatego psy nie będą nas traktowały jako członków swojego stada. To, co najbardziej uderza w tej teorii, to założenie, że pies musi być bezwzględnie i bezwarunkowo podporządkowany człowiekowi. Nie na tym polega relacja człowiek-pies, aby zbudować dobrą i trwałą relację między właścicielem a zwierzakiem. Najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, którym pies darzy swojego właściciela. Natomiast takie metody awersyjne, jak teoria dominacji, burzą tą więź i tą relację między psem a człowiekiem. Teoria dominacji Fischera została wykluczona przez badania naukowe. Po pierwsze, Fischer obserwował wilki żyjące w niewoli. Mało tego, wilki te nie były ze sobą spokrewnione.
Kolejne badania naukowe udowodniły, że u wilków wolno żyjących nie występują takie struktury hierarchiczne. Po drugie, Fisher przyrównał psa do wilka. Oczywiście te gatunki są ze sobą spokrewnione, natomiast nie są to te same zwierzęta i występują znaczące różnice w ich zachowaniu. Po trzecie, Fisher uznał, że pies traktuje człowieka jak członka swojego stada. Jest to nieprawda, ponieważ stado to osobniki tego samego gatunku. Występuje tutaj bardzo wiele nieścisłości, dlatego ta teoria po dzień dzisiejszy jest uważana po prostu za błędną. Natomiast ma paru swoich zwolenników. Dlaczego tak jest, o tym opowiem za chwilę. To, co najbardziej uderza w tej teorii, to, że zakłada ona, że pies ma być całkowicie podporządkowany swojemu właścicielowi. Pomija się tu takie ważne kwestie, jak na przykład zaufanie psa do właściciela, czy poczucie bezpieczeństwa u psa. Te rzeczy są możliwe do osiągnięcia tylko przy pozytywnych metodach szkolenia psów. Sam autor tej teorii, John Fisher, pod koniec życia wycofał się z niej, co dobitnie świadczy o tym, że zrozumiał jej błędność. Z psem trzeba pracować tak, aby zrozumieć jego i jego potrzeby. Pies nie jest naszym wrogiem. Bardzo często można jeszcze gdzieś usłyszeć zdanie, że pies chce mnie zdominować. Nie, pies nie chce cię zdominować. Pies potrzebuje jasnych, konkretnych, określonych reguł, żeby wiedzieć, czego od niego oczekujesz. Podsumowując, teoria dominacji Fischera została obalona, ta teoria nie ma racji bytu. Natomiast wyjaśniając, dlaczego jest w dalszym ciągu tak wielu jej zwolenników, odpowiadam. Teoria ta proponuje nam proste rozwiązanie na wszystkie problemy behawiorystyczne. Jest to niestety utopia, ponieważ każdy pies jest inny, każdy ma inny charakter, każdy potrzebuje innego rodzaju treningu, każdy potrzebuje indywidualnego podejścia i niestety nie ma jednego złotego środka na wszystkie problemy, które mamy z naszymi futrzakami. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że przekonałam Cię, że teoria dominacji jest efektem błędnych założeń i przestarzałych poglądów na temat psów i metod ich szkolenia.